Witajcie. Przede wszystkim chciałbym Wam serdecznie podziękować za 116 subskrypcji. To dla mnie wielki zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do dalszego rozwoju mojego kanału. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, nie do końca zgodny z programem, który sobie założyłem dla materiałów tutaj publikowanych, ale myślę, że może Wam się spodoba. Od razu zastrzegam, jakość jego jest ograniczona faktem, że kręciłem go z ręki kamerą sportową. No a materiał będzie pokazywał próbę naszego wejścia na rysy. Jest to jakaś historia, tak, więc poniekąd związane jest to z treścią mojego kanału. Natomiast obiecuję, że w najbliższym czasie pojawią się już materiały, które stricte dotyczą jakichś historii, które warto opowiedzieć, a może nie są do końca powszechnie znane. Także zapraszam Was do obejrzenia. Za chwilę startujemy. Jest godzina 4:45. Nad górami już się zaczął świt. A my idziemy tą drogą do góry. Na razie ten fragment idący niebieskim szlakiem nie wygląda jeszcze jakoś strasznie. W związku z tym, korzystając z okazji, można podziwiać las, z którego potem wyjdziemy oczywiście. Nie wiem, czy to słyszycie. Ptaszarnia się już o 3:30 obudziła. No, przepalone są góry, szkoda, bo by było widać, jak słońce na nich stało. Może tym razem będzie coś widać, o ile nie zagłuszy mnie szum wodospadu. Żarty się skończyły i skończył się las, a teraz się zaczyna prawdziwe podejście. Na rysy zostało nam 2 godziny 45 minut według czasu, który jest podany na szlaku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drodze. Znowu pewnie mnie wodospad zagłuszy, ale tak to wygląda. Im wyżej, tym ładniej i ciekawiej. Jak na razie na szlaku nie spotkaliśmy nikogo. Myślałem, że ktoś wyjdzie ze schroniska razem z nami, ale okazało się, że jesteśmy jedyną grupą, która postanowiła dzisiaj to zrobić. Coraz wyżej i coraz ładniej. Potok szumi cały czas. Miejscami jeszcze leży śnieg.
Ale ciepło jest. Ciepło. I już się pojawiają niedzielne żabie. Żabie stawy. Śnieżek. Trochę chłodniej dzięki temu jest. Ostrożnie, żeby się nie wywalić. To już surowy, wysokogórski pejzaż. Roślinki się skończyły. Ciekawe, czemu to się nazywa żabie staw. Są dwa, tam dalej jest drugi. I tam widać już cel naszej wyprawy. Właśnie wlazło na niego słońce. Trapanki. O, nie wyprawy, tylko trapanki. Tam dali ośnieżone. No ja przepraszam, no śnieg trochę tam na nich jest, ale słonecznione szczyty. Pewnie przepalone będą na filmie. A tu sobie w dolinie leży śnieg. Nawet trochę lodu na tych jeziorkach. A nasza góra jest tam. Kawałek po śnieżku. Zapadłem się do kolana, ale udało się wyjść. I dalej w górę. Tu jest zimniej. Ale to dlatego, że słońce nadal nie oświetla tej doliny i leży w niej śnieg. Wreszcie minęła nas trójka turystów, czyli ktoś poza nami na tym szlaku jest. Znowu nam się śnieżek trafił. Coraz bardziej oświetla słońce szczyty, a my powoli idziemy dalej. Tu chyba przerwę, bo nie będzie widać, ale tam są kozice, stoją i się przyglądają nam. Może jak się ruszą, to będzie można je uchwycić wzrokiem, ale nie sądzę. O, jedna się przesunęła, jest, właśnie wyszła na śnieg. Ale fajna. Chodzi sobie. Ciekawe, co cokolwiek. A tam jest mały żabista. My już jesteśmy tak wysoko i zbliżamy się do jednego z niebezpieczniejszych momentów, gdzie dzięki pomysłowości Słowaków założone są stupaczki, czyli takie platformy metalowe i drabinki. Więc wybaczcie, że tam również nie będę filmował. Podejdziemy tylko i zobaczymy, jak to wygląda. A potem potrzebne mi będą obie ręce.
Tak to wygląda, ale to jeszcze nie koniec. Przeszliśmy już łańcuchy i zaczyna się znowu drapanka w pionie po skałach. Może w pionie to przesadziłem, ale już trochę zmęczeni jesteśmy, więc takie podejścia są coraz trudniejsze. Ciepło jest. Bałem się, że dalej będzie cały czas zimno, a robi się coraz cieplej. Na dole jeziorka, żaby, stawy. No, tam dalej są góry, ale tak oświetlone, że kontrast ich prawie nie łapie. Tędy przyszliśmy. To rumowisko zawiera szlak. Ja już jestem po małym kryzysie. Nie ukrywam, że jestem zmęczony. Tutaj jest zbiornik wody do schroniska. Myliłem się co do chyba naszego pierwotnego celu. Pokazywałem złą górę, ale to chyba są rysy. Wybaczcie. A teraz po tym śniegu do góry. Tam jest himalajska brama przy schronisku i sobie odpoczniemy. Dobra. Nie bez problemów pokonaliśmy to. Przydały się znowu rękawiczki. A tam już jest chata pod rysami. No i postój w chacie pod rysami. A potem ostatni odcinek na górę. Na dole, tam gdzie wyruszyliśmy, stały takie pakunki, jak ten z gazem tutaj. Można je wziąć i przynieść tutaj na górę. Nagrodę otrzymują ciepłą chorobę. Jeszcze jedna atrakcja, chaty pod rysami. To jest ten słynny kibel z widokiem na Tatry. Ale lepszy taki niż żaden. Drapiemy się.
Niestety jeszcze dwie łachy śniegu przed nami. Ten znak chyba nie bez przyczyny tu stoi. Za każdym takim znakiem stoi zawsze jakaś historia. Ciekawe, kto miał na to wpływ, że ten znak tutaj powstał. Słońce wychodzi. Oświetla już nas szczyt. Tu trochę lepiej się po tym śniegu idzie. Ale mimo wszystko przerwę w tym miejscu, żeby mieć obie ręce. Grądże śnieg za nami. Teraz jeszcze jeden. To jest tam. A to nie jest to. Czyli znowu się myliłem. Ale widoki są przednie. Szkoda, że po tym śniegu dalej nie będę szedł, żeby nie ruszał. A my dalej pod górę. To jest ekstra. Tam byłem, gdzie ten śnieg. Ale patrzcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jeszcze. Drapiemy się dalej. Jednak będzie znowu śnieżek. A tak na szczyt. I taka panorama przed nami. To idziemy. Powoli. Tu jest wow. Ewidentnie tu jest wow. Aczkolwiek wysoko. Ten kamyk jest fajny. No, taki wystający. Przechodzisz? Dobra, to przygotuję aparat. Okay. Ale to nie jest jeszcze ta góra. To jest dopiero kawał daleko, daleko. Znowu skucha, tak na szczyt to jest tam. Więc jeszcze mamy kawał drogi do zrobienia. Był moment, kiedy trzeba było iść po takich wystających skałach. Teraz nie jest lepiej. Ale już ludzie widzą, widać, że ludzie tam siedzą na szczycie. Może tam jest finisz naszej wycieczki. Zobaczymy, czy tam damy radę dojść. Chwila przerwy. Niby, że kontemplujemy widoki, ale tak naprawdę trzeba odzipnąć, bo coraz lepiej czuć nogi. Tam są te jeziorka, tam gdzieśmy byli, czyli żabie. Jak one się nazywały? Żeby stawy. Coraz więcej ludzi na szlaku. A tam już jest szczyt. I grupa ludzi siedzących. Pewnie ich nie będzie widać. No to końcówka. Energii, ale i szlaku.
Tam jest szczyt. Niby 3-4 metry, a idzie się jakby się chciało, a nie mogło. To jest ten prawdziwy. Właśnie. Bo to są dwa tak naprawdę szczyty, które określają rysy. Ten, który ma teoretycznie 2503 metry, to jest tam, gdzie pan stoi. A ten oficjalny, na który prowadzi szlak, to mamy tutaj, na samej górze. Tutaj jest dobre miejsce, żeby jeszcze pokazać. Może tak. Zobaczcie, jaka tu jest rewelacyjna panorama. Tam jest morskie oko. Nigdy nie widzieliśmy schronisko od tej strony. Czarny staw. Panorama na nasze polskie Tatry. Mało się tu można poruszać, ale żeby nie było, jestem na szczycie.